W kolejnym dniu nowenny przed uroczystością Księdza Bosko chcemy w sposób szczególny modlić się za Kościół i jego widzialną głowę Ojca Świętego. Posłuchajmy rozmowy Księdza Bosko z młodym Michałem Rua, jego późniejszym następcą. Księże Bosko, mamy już zebrane 33 liry. Wydaje mi się, że więcej nie damy rady. Dobrze, tyle wystarczy. Ale jak ksiądz przekaże te pieniądze papieżowi? I to jeszcze teraz, kiedy tak trudno dostać się do niego. Nie martw się. Opatrzność Boża się o to zatroszczy. Przecież on jest na wygnaniu. To niemożliwe. Możliwe, możliwe, drogi Michałku. Jutro spodziewamy się wyjątkowego gościa. Przyjedzie do nas posłaniec, przez którego prześlemy pieniądze. Mam teraz jednak inne zmartwienie. Jakie, księże bosko? Wiesz, miałem kolejny sen, który nie daje mi spokoju. Nie wiem, co może oznaczać. Śniło mi się morze, po którym płynęło wiele groźnych okrętów. Chciały one zaatakować jeden wielki statek. Eskortował on flotylne małych łódeczek. Wrogowie napierali, morze się burzyło, a kapitan, wspierany przez załogę, wprowadził statek pomiędzy dwie kolumny. Na jednej stała figura, niepokalana dziewica, z podpisem wspomożenie wiernych. Na drugiej, wyższej i grubszej znajdowała się hostia podpisana zbawienie wierzących. Nasz okręt też tam był, zaraz obok największej łodzi. I co dalej? Wtedy wszystkie okręty nieprzyjacielskie uciekły, a na morzu zapanował spokój. Co ty o tym sądzisz? Wydaje mi się, że statek to kościół, kapitan to papież, a może to świat. Dwie kolumny to oddanie się Maryi i Najświętszej Eucharystii to najskuteczniejsza obrona przed nieprzyjacielem naszych dusz. Czy myślisz, że mogę napisać ten sen jako pociechę dla papieża? Ksiądz Bosko jak zwykle ma rację. Michale, zapamiętaj z tej historii jedno. Cokolwiek by się działo, nie wahajcie się poświęcić dla Kościoła i papieża. Z dziecięcym sercem chciałbym dziś ponownie Wyznać moją wiarę w jeden święty i apostolski Kościół, który stał się moją drogą do zbawienia. Kościół jest jeden, gdyż jego panem jest Chrystus. Jest jeden, gdyż został zbudowany na skale, na Piotrze. Zgodnie z tradycją mogę powiedzieć: Tam, gdzie jest Piotr, jest i Kościół. Pisałem kiedyś do Piusa IX: Drogi Ojcze Święty, nasze dzieło jest Twoim dziełem. Wszyscy Salezjanie należą do Ciebie. Szczęśliwy jestem, mogąc ofiarować ich dobro Bogu, którego świadkiem na ziemi jesteś Ty. Jeden pasterz, jedna owczarnia, jedna rodzina.